Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, mówiliśmy sobie wczoraj o tym działaniu Boga przez znaki sakramentalne, przez zewnętrzne rytuały. Wiemy bardzo dobrze, że protestanci się z tym absolutnie nie zgadzają, odrzucają, potępiają wszystko diabelskie, zwiedzenie, magię egipskie i tak dalej. I robią szpagaty, prawda? Dzisiaj sobie wysłuchamy pastora Cylikasa z ostatniego aceranka, gdzie też odpali taki szpagat, no, że po prostu głowa boli. A w sumie to dwa. Zwrócimy sobie uwagę na pewne rzeczy, które tu powie nam pastor Cylikas, no i zobaczymy, jak w świetle nawet jego własnych słów ma się protestantyzm i te wszystkie garażowe sekty. Więc odsłuchamy sobie tutaj chwilę, zwrócimy sobie uwagę tylko na dwie rzeczy. To jest ostatni aceranek pod tytułem Zmiana myślenia, czyli prawdziwe nawrócenie. Tak samo rozpoczął swoją służbę Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. W czwartym rozdziale możemy o tym przeczytać. Gdy Jezus rozpoczyna swoją służbę, powiada, tak to jest w Biblii Warszawskiej, upamiętajcie się, ale w oryginale... On tutaj tłumaczy właśnie to, co święty Piotr mówi w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, tak? Upamiętajcie się i przyjmijcie chrzest na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Nie słucham od początku, tylko tutaj chcę wyłapać, zwrócić uwagę na dwie myśli, które wysadzają protestanty z po kosmicznych rowach. No, pastor nie myśli, dlatego sam wysadza się siebie i cały protestantyzm. Dlatego za chwilę, jak tak pokażę ołówkiem, to już będzie znak, zatrzymamy się i powiemy sobie parę rzeczy. Zmieńcie swoje myślenie. I dokładnie od tego samego rozpoczyna Piotr. Zmieńcie swoje myślenie. Bardzo mi się podoba to, że Piotr naprawdę jest zapatrzony w Jezusa Chrystusa i naprawdę rozumie, że nie musi niczego sam wymyślać, wystarczy wiernie przekazywać wszystkie te prawdy, które przekazał im Pan Jezus Chrystus. Dobrze, pastorze, proszę pokazać, kto ci przekazał te prawdy głoszone od Chrystusa. I temu, kto tobie przekazał, zakładając, że jest to przysłowiowy Jan Kowalski, to od kogo Jan Kowalski to przekazał? Gdzie jest ten przekaz od czasów Chrystusa do ciebie w twoim kościele w Bielsku-Białej? Zobaczmy, moi drodzy, na tą myśl. Piotr dobrze wiedział, że nie musi niczego sam wymyślać. A czym jest protestant? Tylko wiernie przekazywać to, co przekazał Chrystus. A gdzie w protestantyzmie, gdzie jest 50 tysięcy denominacji, które powstały najdawniej 500 lat temu, a ostatnie to nawet w tym roku, nie? I te garaże się ciągle powstają i z różnymi teologiami. Gdzie tam jest wiernie przekazywane to, co Chrystus powiedział, w którym garażu? To wierne przekazywanie, prawda? Zobaczmy, podważają sukcesję apostolską, wywalają wszystko, ale mówią o wiernym przekazywaniu tego, co usłyszeli od Chrystusa. A gdzie jest to wierne przekazywanie od czasów Chrystusa do dzisiaj? Protestantyzmie? No nie ma. Jest ono tylko w rzymskokatolickim kościele, które jako jedyny istnieje od czasów apostolskich. Nie było garaży z protestanckich fekalii wschodnich, tych wasylów prawosławnych i innych odszczepieńców. Tego nie było. A więc pastor tutaj mówi o rzeczach, które no, nie pasują do myśli protestanckiej, bo protestantyzm właśnie przez to przeklęte sola scriptura, przez to odrzucenie autorytetu ma to do siebie, że właśnie wymyśla. Protestanci machają Pismem Świętym, bierz, czytaj Pismo Święte, no i właśnie co? I szukaj prawdy. No i szukają na tyle sposobów, na ile jest denominacji i pastorów, nie? Bo każdy se szuka, znajduje swoje.
Tak? Tylko, że to nie jest koncepcja biblijna. Nigdzie w Piśmie Świętym apostołowie nie mówią: weźcie Pismo Święte i se czytajcie, szukajcie prawdy. Apostołowie głosili prawdę, a oni słuchali. Protestanci odrzucają głosicieli prawdy, tych głosicieli, którzy głoszą prawdę od Chrystusa, czyli rzymskich katolickich kapłanów i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, i zastąpili ich. I nie słuchają nikogo, tak, bo nie wolno słuchać katolii, ale sami słuchają swoich pastorków. A kim są pastorki tutaj w Polsce? Pastor Cyrikas, ekskatolicy, którzy odrzucili autorytet Kościoła, prawda? I zaczęli wymyślać i zwodzić. Moi drodzy, czasami się mówi, o, protestanci tam ewangelizują. Nie, nie można mówić o ewangelizacji protestanckiej. Dlaczego? Dlatego, bo ewangelizacja ma na celu prowadzić do prawdy i do Chrystusa, do prawdziwej prawdy. Natomiast protestantyzm tego nie robi. Protestantyzm jest zwodzeniem, a nie ewangelizowaniem. Bo tam nie ma prawdy. Tam głoszą, zwodzą ludzi tym, co sobie wymyślą, prawda? Ewentualnie tam posklejają sobie trochę z nauk Lutra, z Winglego, trochę tam swoje wymyślą, trochę coś tam wezmą od jakiegoś, od Ellen White, nie? I tak se tworzą takie kucypały, które jak się ich słucha bardziej systematycznie, tych pastorów, to za 2 tygodnie zaprzeczą temu, co mówili tydzień temu, a za tydzień zaprzeczą temu, co mówili dzisiaj. No bo to i nieraz żeśmy też na to zwracali uwagę. Tak, święty Piotr nie wymyślał, rzymski katolicyzm nie wymyśla, rzymski katolicyzm przekazuje to, co zostało objawione w Chrystusie. Dobra, idziemy dalej, bo zacznie się też ciekawie. Które przekazał im Pan Jezus Chrystus. Chodzi o autentyczną przemianę ludzkiego myślenia. Jaka była reakcja ludzi? Bo to jest istotne. Musimy zderzyć się z tą rzeczywistością opisaną w dziejach apostolskich, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to możemy mieć różne wyobrażenia. Piotr, apostoł, dla nas postać nieprawdopodobna. Więc jeśli on przemawia, no to cicho, sza, wszyscy wykonują jego polecenia. Nic takiego się nie stało. Część ludzi, i to zdecydowanie większa, śmiała się, kpiła, wręcz wołała, ten to jest pijany jak wszyscy inni. I oni się nawet w jakimś sensie tłumaczyli. Mówili, no ale no jak, no dopiero trzecia godzina. Dopiero jest trzecia godzina dnia, czyli 9 rano. No, nie zdążylibyśmy się upić. No, dziwnie to brzmi, no ale takie słowa tam padły. One padły w reakcji na te zarzuty, które leciały z tego tłumu. Wariaci, pijacy i tak dalej, i tak dalej. 3000 ludzi, 3000 mężów tego dnia się nawróciło. Chcielibyśmy, żeby się tylu ludzi nawracało po każdym kazaniu chrześcijańskim. Oby nie. No ale tłum, który tam się zebrał, był o wiele liczniejszy. Dlaczego winniśmy o tym pamiętać, co zdarzyło się przed wieczernikiem? Z prostej przyczyny. Otóż musisz rozumieć, jako kaznodzieja, albo jako człowiek, który głosi komukolwiek Ewangelię. Musisz rozumieć, co ty robisz. Czy robisz coś, co ma w jakiś sposób tego człowieka czy tych ludzi przyciągnąć do ciebie, wtedy musisz się im podobać. I wtedy nie możesz głosić Ewangelii. Musisz głosić jakieś oszustwo, które będzie takie miało szatki ewangeliczne. No to właśnie to jest protestantyzm. Z tymi swoimi frywolnymi myślami, nic nie robienia, żadnych obowiązków, wszystko jest duchowe, nic nie musisz zrobić. Nie? To są właśnie te kłamstwa protestanckie, te herezje. Czytaj sobie, szukaj sam prawdy.
Poza tym to pojęcie szukania prawdy jest niedorzeczne. Dlaczego? Bo szukanie prawdy, jeżeli tam głoszą po tych herezjach, zobaczmy, jeżeli jakiś zbór, jakiś pastor mówi, szukamy prawdy, tak. A to mówią protestanci, bierzcie Biblię, szukajcie prawdy i tak dalej, takie. To, moi drodzy, to jest najwyższe świadectwo tego, że w tym garażu nie ma Chrystusa. Dlaczego? No bo jeżeli muszą szukać Chrystusa, bo Chrystus jest prawdą, więc jeżeli muszą szukać prawdy, to muszą szukać Chrystusa. W Kościele rzymskokatolickim nie szuka się prawdy. Kościół rzymskokatolicki głosi i przekazuje prawdę, którą Chrystus nam objawił. I sam pozostaje w Kościele jako prawda. Więc wy jesteście skazani na łażenie od garażu do garażu w szukaniu prawdy. Rzymski katolik ma pełny dostęp do prawdy nieomylnej, do Chrystusa. My żyjemy prawdą, podczas gdy wy od garażu do garażu łazicie od Annasza do Kajfasza, szukacie prawdy, a jak jej nie znajdujecie, to sobie wymyślacie swoje. A katolik ma ten komfort, że ma dostęp do pewnej prawdy, niezmiennej, boskiej, tej, którą Bóg objawia przez Kościół, Efezjan 3, 10, 12, zgodnie z zamysłem swej woli. A wy nawet nie potraficie logiki zachować w dwóch kazaniach w odstępie dwóch tygodni, bo myśmy tu widzieli na przykładzie pastora Cyrikasa, czy wcześniej Kurelasa, że tydzień temu mówili jedno, później w innym kazaniu za dwa tygodnie, dwa tygodnie różnicy między prawda, nagraniami i już mówili co innego, nie? Będzie takie miało szatki ewangeliczne. To dzisiaj to się dzieje wszędzie. Piotr mówił twardym językiem. Dobrze sobie przeczytajcie to kazanie. To jest twardy język. Tam nie ma brania jeńców. Tam jest albo żyjesz, albo umierasz. Każdy kaznodzieja musi wiedzieć, że kiedy mówi z Ducha Świętego, natychmiast diabeł aktywuje swoich ludzi. No i to się różnie później objawia. A więc po pierwsze, upamiętajcie się, zmieńcie swoje myślenie. Po drugie, ochrzcijcie się w imię Jezusa Chrystusa. Ochrzcijcie się. Tutaj oczywiście natychmiast się zacznie kłótnia, czy chrzest ma być w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, czy w imię Jezusa, ale jeśli ktoś... No, przepraszam, a jaka jest różnica między chrztem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a chrztem w imię Jezusa? Chociaż chrzest w imię Jezusa to jest chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jest jeden chrzest. Ale moi drodzy, to jest wstęp do tego, co za chwilę tutaj pastor wywinie. Ale już tutaj o, czy taki chrzest, czy owaki. Czy w imię Jezusa, czy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jakby były jakieś dwa chrzty. Jeden jest chrzest, mówi święty Paweł. No ale tu już trzeba robić szpagaty. Po co? No za chwilę nam pastor to ładnie wyjaśni. Jezusa, ale jeśli ktoś nie rozumie, o czym mowa jest w Słowie Bożym, no to później podnosi nieistotne problemy do rangi pierwszorzędnych. Co znaczy ochrzcijcie się w Jezusa Chrystusa? To znaczy zanurzcie się w Jezusa Chrystusa. No i tu już mamy pewien problem, ponieważ jeśli Grek powiada zanurz się w Jezusa Chrystusa, to bez wyjaśnienia nie wiadomo dokładnie, o co mu chodzi. Czy chodzi o to, żeby ktoś zanurzył się w wodzie? Chodzi o to, żeby ktoś zanurzył się na przykład w osobie. Dokładnie kontekst wyjaśnia, kontekst. A jaki jest kontekst tego, o czym mówi Piotr? On się koncentruje cały czas na Jezusie Chrystusie. Piotrowi chodzi więc nie o to, żeby ktoś dokonał czynności religijnej i zanurzył się w wodzie, ale bardziej zależy mu na tym, żeby ci ludzie przede wszystkim duchowo zanurzyli się w Jezusie Chrystusie.
Nie ma więc tutaj podanej formuły chrztu, ale jest tutaj koncentracja na osobie Jezusa Chrystusa. O, nie ma rytuału zewnętrznego, duchowe zanurzenie się w Chrystusie. Pastorze Syrykasie, a skąd wiesz, że o to świętemu Piotrowi chodzi? Gdzie jest ten ów duchowy chrzest, który polega na duchowym zanurzeniu się w Chrystusie? Gdzie żeś coś takiego wyczytał? Święty Piotr mówi 2:38 Dzieje Apostolskie: opamiętajcie się i przyjmijcie chrzest na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Czyli chrzest jest fundamentalnym fundamentem i początkiem nowego życia. Chrzest jest fundamentalną koniecznością. Chrzest wodny w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W tej wodzie, w której został ochrzczony dworzanin, czyli w H2O. W kałuży jakiejś, w jeziorze. Tak? O, nie ma formuły. Zobaczmy, formuła jest nieważna. Nie chodzi o rytuał, chodzi o jakieś bujanie się w obłokach, jakieś mikrofalowe chrzty, tak? Mikrofale jakieś. Ja się duchowo chrzczę, duchowo się tam zanurzam. Tylko gdzie jest coś takiego w Piśmie Świętym? Otóż, moi drodzy, jest to aluzja zapewne do 6 rozdziału listu do Rzymian, który mówi o koniecznej konieczności chrztu i nie mówi o chrzcie jako zanurzeniu, tylko mówi, że przez chrzest zostaliście zanurzeni. A więc chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli ten chrzest wodny, ta czynność religijna, przez tą czynność zostajemy zanurzeni w Chrystusa, a nie przez jakieś mikrofalowe bujanie w obłokach, mikroduchowe, falowe bujanie, że ja się tam będę duchowo zanurzał w Chrystusie. Nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym. Pismo Święte mówi o jednym chrzcie, a Chrystus mówi: udzielajcie im chrztu, aby być uczniami Chrystusa. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I taki chrzest, i tylko taki, był udzielany tym 3000 osób. Ale formuła jest nieważna. Czyli Chrystus daje formułę chrztu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Nie, nieważne jest, bracie, czy się tak ochrzcisz, czy siak, czy owak, czy na wspak, bracie duchowo, a reszta jest nieważna. Zobaczmy, moi drodzy, jak protestantki wyrzucają, omijają Słowo Boże, boją się jak ognistego ognia jakiegoś religijnego uczynku. No ale przecież niestety, pastorze Cyrykasie, ku skrętom twojego umysłu, żeby nie powiedzieć inaczej, jest chrzest dworzanina, Filip i dworzanin. Gdzie dworzanin przyjął jakiś duchowy chrzest przez jakieś duchowe zanurzenia się? Nie, chrzest przyjął z rąk Filipa, nakazał zatrzymać wóz i jak zobaczyli wodę i zeszli do wody. A więc dokonało się ochrzczenie przez co? Przez religijny rytuał, a nie jakieś duchowe bujanie się w obłokach. Rytuał, który, uwaga, został sprawowany przez osobę drugą. Filip wyraził pragnienie chrztu, uwierzył, dworzanin, tak? Ale Filip go ochrzcił, czyli musi być osoba, która udziela chrztu, a protestanty co? Wyrzucić wszystko, sam się tam ochrzci, nie? Sam przez jakieś tam duchowe mikrofale, bo nie chodzi o jakiś rytuał. Tak, święty Piotr zdecydowanie koncentruje się na Chrystusie, ale ta koncentracja na Chrystusie w sposób absolutny nie oznacza, że nie można poddać się zewnętrznemu, fizycznemu rytuałowi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego chrztu w wodzie, przez który 5 rozdział Efezjan od 24-30 Chrystus oczyszcza i uświęca swój Kościół przez obmycie wodą, któremu towarzyszy Słowo. Tak?
Więc znów tutaj, pastorze kochany Cyrikasie, Filip dokonał zbędnego rytuału nad dworzaninem, tak? No bo go wprowadził do wody. Tak, czyli pusty rytuał. Nic nie. Może on się źle na nowo narodził, bo się narodził może źle, bo nie wiadomo w jakiej formule się narodził, a poza tym po co wchodził do wody. Przecież jak ty mówisz, że ten chrzest jest jakimś bujaniem w obłokach, to może to było niepotrzebne? Może on zgrzeszył, obrazili Pana Boga? Nie? No właśnie, tak to jest, prosto, proszę Państwa. Jak się nie zna Słowa Bożego i się pociska derdy mały, robi się szpagaty, formuła nieważna, czy taka formuła, czy inna, jakby były dwie, jakby były dwa chrzty, a jest jeden chrzest, jedna formuła, którą Chrystus wyraźnie przekazał apostołom i nie ma innego chrztu. Pastorku kochany, nawróć się. Pozdrawiam.